Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu wiadomości w piątek 6 maja ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dzisiejsze wiadomości rozpoczniemy od kontynuacji wydarzeń związanych z gliwicką onkologią. Podsumujemy maturalny trójbój i opowiemy o rowerowej podróży w czasie w związku z otwarciem parkingu dla rowerów. Poza tym o wirtualnym przestępstwie mającym realne szkody. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Wielomiesięczne starania oddzielenia Gliwickiego Instytutu Onkologii od centrali w Warszawie okazały się fiaskiem. Natomiast plusem w tej sprawie jest zapewnienie przez Instytut oraz posłankę Prawa i Sprawiedliwości Barbarę Dziuk o rozdzielności finansowej Instytutu. Podczas czwartkowej konferencji dyrektor Gliwickiej Onkologii Krzysztof Składowski zagwarantował, że Gliwicki wypracowany kapitał Instytutu nie będzie już trafiał do siedziby w Warszawie i oddziale w Krakowie w celu pokrycia ich powstałego przez lata deficytu. Jednocześnie oznajmił, iż dalsze kroki w celu odłączenia gliwickiego oddziału są ryzykowne i powodować mogą naukowo-medyczne straty, takie jak utrata statusu Instytutu Badawczego czy ograniczenie działalności naukowej. Wierzchołek Góry Lodowej, szczęście w nieszczęściu. Idąc kierunkiem posła Andrzeja Sośnierza, zwycięstwo nad autonomią może być jedynie formalną, nic nieznaczącą obietnicą Warszawy. Miejmy jednak nadzieję, że wszelkie działania usamodzielniające onkologię będą szły w prawidłowym kierunku. Przecież główne założenie zablokowania pieniędzy trafiających do pozostałych oddziałów zakończyło się wygraną. Mickiewicz, Kochanowski, Szekspir, a może Prus? Jak co roku maturzyści głowią się, jakiego autora dzieło przystanie im interpretować na egzaminie dojrzałości. Z czym dokładnie borykali się tegoroczni maturzyści? O tym w materiale. W tym roku na podstawie czwartej części Dziadów Mickiewicza uczniowie musieli odpowiedzieć na pytanie, czy warto kochać, mimo że miłość wiąże się z cierpieniem, lub dokonać analizy wiersza Zbigniewa Herberta. Tekstem źródłowym natomiast był fragment lalki Prusa, który jest już poniekąd tradycją od 2005 roku na maturze. Drugi dzień był pojedynkiem uczniów z królową nauk matematyką, który trwał tyle co egzamin z języka polskiego, czyli 170 minut. Jak co roku pojawiały się logarytmy, działania na potęgach oraz funkcje kwadratowe. Uwieńczeniem zmagań był egzamin z języka obcego, trwający 120 minut. Pisemne matury 2016 potrwają do 24 maja, a zaraz po nich przyjdzie kolejna część ustną. Na oficjalne wyniki zdający będą musieli poczekać do 5 lipca. Jutro, 7 maja, w Centrum Handlowym przy ulicy Lipowej odbędzie się roweriada oraz uroczyste otwarcie strzeżonego parkingu rowerowego połączonego z widowiskiem, które powinno zainteresować głównie kolarzy, rowerzystów, ale i każdego, kto chociaż czasem lubi wsiąść na swój dwukołowy pojazd. Parking przeznaczony dla 24 rowerów powstał przy ulicy Piwnej i będzie nadzorowany w godzinach pracy centrum. W programie występ rowerowej akrobatyki, zajęcia z prawidłowej jazdy dla dzieci i młodzieży, możliwość konsultacji z serwisantami oraz powrót do starodawnych modeli rowerowych za sprawą historycznej wystawy kolekcjonera antycznych rowerów. Impreza potrwa od godziny 10 do godziny 18. Wirtualna przestępczość jest częstym problemem i stanowi zachętę dla wielu osób, których wirtualna kradzież waluty jest najlepszym sposobem na zarobek. W taki sposób dwóch 23-letnich mieszkańców Gliwic wczoraj po południu wpadło w ręce gliwickiej policji i Wydziału Cyberprzestępczości w Katowicach. Straty, jakie oszacował pokrzywdzony, wynoszą około 45 tysięcy złotych i zostały skradzione poprzez włamanie się do poczty elektronicznej i elektronicznego portfela pokrzywdzonego, z którego sprawcy zabrali 1500 jednostek kryptowaluty. Schwytani przyznali się do winy, oddali zagrabioną sumę, natomiast sprawą zajmie się prokurator.
W piątkowym wydaniu wiadomości to już wszystko. Dla każdego, kto lubi być na bieżąco, polecam naszą stronę internetową tvimperium.pl. Monitorować nas również można na Facebooku i Instagramie. Już teraz zapraszam na prognozę pogody. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę dobrego weekendu.